Lubisz gry komputerowe? A Among Us? Pamiętaj, że zabójca jest bardzo niebezpieczny. Są dwa wyjścia. Możesz wygrać albo pozbyć się zabójcy. Nasi bohaterowie znaleźli się w niecodziennym miejscu. Na stacji kosmicznej. Nic nie wygląda tu znajomo. Ile tu dziwnych obiektów! Chcecie wszystkiego dotknąć, ale uważajcie. Oto wasze skafandry do gry. Przebierzcie się. Czerwony skafander dla Jacka. Juhu, uwielbiam ten kolor. Super, łapy precz. Aha. Niebieski to ulubiony kolor Kasi. Alex wybiera biały. Dla każdego jest jakiś kolor. Wybierzcie swoje. Rysiek i Kim nie mają dużego wyboru. Ale najważniejsze, że w nowych ciuchach gracze też się zmieniają. I stają się prawdziwymi postaciami z gry. Teraz wszystko jest gotowe. Zaczyna się pierwsza runda. Nie ma czasu do stracenia. Załoga ma do wykonania trudne zadania. Więc każdy idzie w swoją stronę. Ach tak, każdy gracz ma własną ścieżkę. Kim wbiega do pokoju, w którym znajduje dużo różnych kluczy. Ale fuks! Teraz łatwa część. Wszystkie klucze są w zamkach. Jest Kasia! Jak dobrze cię widzieć! Co tu robisz? Co? Potrzebuję tych teczek. Okej, powiedzmy, że ci wierzę. Aha. Jest i Rysiek. Szuka swojego zadania, ale nie może nic znaleźć. Chyba jest blisko. Ile tu śmieci? A co to jest? O nie. A tam? Uff. Co to ma być? Chyba w końcu znalazł prawidłowe miejsce. A kogo tutaj mamy? Alexa. Jest jak niewinne dziecko. Wyjście z kuchennej szafki. To dopiero wyzwanie. Nie chcę robić żadnych zadań. Chcę przeżyć. Gdzie mogę się schować? W zlewie? To nie jest dobry pomysł. Może pod stołem? Nie, najlepiej będzie tutaj. Tak, tutaj nikt mnie nie zobaczy. Kasia chodzi wszędzie z kijem do bejsbola. Broni się? Czy jest zabójczynią? Tak się wystraszyła, że aż upuściła kij. Zrobiło się za głośno. Nie, teraz nie możesz wyeliminować białego gracza. Alex chyba miał szczęście. Kasia bardzo podejrzanie się zachowuje. Czegoś szuka. Cicho! Teraz też musi się ukryć. Czerwony Jacek jest w pokoju. Jest w dobrym humorze. Ten koleś chyba niczego się nie boi. Zaraz znajdzie Kasię. Ale chyba potrzebuje czegoś innego. Żarówki, która może zmieścić się w lampie. Niech stanie się jasność. Skończył zadanie elektryczne. Nie tak szybko, Jacuś. Kasia tak łatwo ci nie odpuści. Bum! I cała jego ciężka praca idzie na nic. To sabotaż!
czas podsumować wynik pierwszej rundy. Czas na głosowanie. Kto ma jakieś pytania? Co? Żadnych pytań? No. Na pewno? A ty? Nikogo nie złapaliśmy. Może nikt nie jest zabójcą? Nikt wylatuje z gry. Czas na drugą rundę. Wygląda na to, że Alex wariuje. Znów próbuje się schować. Nie, nie mam jak się schować za tą rośliną. A może pod łóżkiem? Nie, nie ma tam wystarczająco miejsca. Aha, już wiem. Schowam się pod kocem. Jest bonus, będzie ciepło. Trzęsie się przez niego cały dom. Cicho, Alex, bo cię znajdą. Idzie Kasia. Nareszcie. Mam cię. Już po nim. To koniec. Biały gracz wypada. Teraz to już oczywiste, kto jest zabójcą. To Kasia. Kim nadal odkrywa stację. Idzie coraz głębiej. A Jacek idzie za nią. Chociaż ona nie wie, że czerwony jest tuż za nią. Jacek podejrzewa, że Kim jest zabójczynią. Obserwuję cię. Okej, zaczekaj. Kto krzyczał? Musimy uciekać! Rysiek nareszcie dostał swoje zadanie. Więc co ma zrobić? To jakiś raj do prac manualnych. Wkładanie narzędzi do pudełka to bardzo trudne zadanie. Kończy je w kilka sekund. Świetnie. A co to był za krzyk? Uff, ten smród. Co z nim jest? Myślę, że to nasza pierwsza ofiara. Hej, dopiero co mnie zabili. Czego nie kumasz? A, okej. Proszę, proszę. Na miejscu zbrodni jest kolejny gracz. Tak, nie żyje. Masz rację. Rysia nie obchodzą tłumaczenia. I chyba jest podejrzliwy w stosunku do Jacka. A co z Kasią? Zdecydowała przyjąć sobie alibi. Aha. I woła wszystkich do pokoju na spotkanie. Więc załoga tutaj jest. Zaczyna się dyskusja. Jacek chyba ma jakieś pretensje do Ryśka. To obustronne. Kim też podejrzewa, że to Czarny jest zabójcą. Co za umowa? Zmówili się? Ale Kasia głosuje przeciwko Jackowi. Więc znów mamy problem. Dwa głosy na każdego z podejrzanych. Więc nikt nie wypadł z gry. Czasem najlepsze rozwiązanie to zostać neutralnym i zbić graczy z tropu. I schować się na chwilę. Niech ta dwójka sama zdecyduje. Genialne! Zaczyna się trzecia runda. Teraz Kim szuka dobrej kryjówki? W kuchni jest ich sporo. Wygląda na to, że to dobre miejsce dla wszystkich graczy. Udało się! Tylko głośno nie oddychaj. W międzyczasie czerwony i czarny nadal się kłócą. I chyba robi się coraz gorzej z sekundy na sekundę. Ta dwójka jest nierozłączna, bo w ogóle sobie nie ufają. Kasia też ma coś do zrobienia. Musi zbić innych graczy z tropu. Zróbmy coś specjalnego. Pożar! To ona go wywołała. Pożar! Pali się! Pomocy! Załoga już tu jest. A gdzie jest Kim? Za dobrze się schowała i nie słyszała krzyków. Są tacy odważni.
poradzą sobie z ogniem w 2 sekundy. Gracze znów zebrali się na spotkanie. Teraz wszyscy podejrzewają, kim? Oczywiście jest jedyną, której nie było podczas pożaru. Jednogłośną decyzją załogi zielony gracz zostaje wykopany ze stacji kosmicznej. Zaraz, co? Gracze chyba jednak popełnili błąd. Czas na 4. rundę. Sytuacja jest strasznie napięta. Kasia zostawia Jacka i Ryśka w spokoju. Niech się kłócą, ale to nie przejdzie. Głosujmy! Kasia słucha wszystkich kłótni. Nie jestem zabójcą, to czerwony! Ale takie jest życie. Czarny gracz musi spadać. Żegnaj, Rysiek! Czerwony jest gotowy skakać z radości. Oprócz Kasi, która nadal jest na stacji. Tak, niestety. Za późno na to, żeby decydować, kto był zabójcą. Zabójczyni wygrała. Fiuch, dobrze, że to tylko gra. Poznajesz ich? Tak, to tylko grupa znajomych, którzy lubią grać w Among Us. Teraz już wiesz, jak Among Us wyglądałoby w rzeczywistości. Podobała ci się nasza gra w Among Us? Chciałbyś zagrać w nią w realu? Daj nam znać w komentarzach i podziel się z nami tym, która gra jest twoja ulubiona. Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych skeczy o grach od Trum Trum Wow!